To już jest po raz ósmy, słuchajcie. I bardzo się cieszę, że was tyle tutaj przyjechało. I jak zwykle witaliśmy od samym początku was czakczakiem naszym tradycyjnym i również dzisiaj was witam. Także dziękuję wam bardzo, że przybyliście do nas i chciałabym, żebyście się bawili dziś cudnie. Dziękuję wszystkim, którzy tu przyjechali z całej Polski i zagranicy. Dziękuję serdecznie za wiarę muzułmańską, którą podtrzymujecie. Dziękuję bardzo za tradycje tatarskie, które są wzorcem tu dla innych kultur w naszej Polsce. Dziękuję serdecznie dla pani Żanety Bogdanowicz, całej rodzinie, żeby tej osoby i tej rodziny, żeby nie przyjechała na swoje tu korzenie, tradycje, nas tu nie byłoby. I dziękuję bardzo panu przewodniczącemu gminy muzułmańskiej w Kruszynianach, dla pana Bronisława Tankowskiego. Chcę, żeby za rok to dzieło, które twardo i mozolnie i wytrwale prowadzisz, żeby tu za rok była wielka niespodzianka. Ta niespodzianka to jest wielka budowla dla złożenia hołdu Tatarom i żeby edukacja i tradycja, żeby można było tu zawsze o każdej porze przyjechać i zapoznać się i wyciągnąć wnioski, w jaki sposób należy sąsiad z sąsiadem żyć. Buńczuk ten przepadł we wrześniu 1939 roku. Replika została wykonana w Londynie i w Muzeum Sikorskiego się znajduje. Natomiast tutaj można powiedzieć taki nieudolny twór wykonany przez ręce żołnierskie. I rzekliście państwo, że tę odznakę władzy przekażę na ręce państwa Bogdanowiczów. A te dwa ogony, które są w kolorach wiary muzułmańskiej, zielony i barw białej, czerwonej Polski, gdzie się znajdujemy. Wszystkiego najlepszego państwu. Proszę, jaka skromność. Własnoręcznie wykonał to pan Krzysztof. Dziękuję bardzo, Krzysztofie. Bardzo, bardzo. Zapraszamy na opowieści, zapraszamy na bajki wesołe, śmieszne, straszne opowieści dla dzieci i dla dorosłych. Zapraszamy do jurty. Mieszkańcy Kruszynian do tej pory podobno wiodą spory, czy był mądry, czy był głupi. Postanowiono, żeby w jakiś sposób sprawdzić, na które z tych określeń zasługuje. Jak myślicie, co zrobiono? Jaki wy mielibyście pomysł, żeby sprawdzić, czy ktoś jest rozumny, czy nierozumny? No proszę. Podglądać. Podglądali to, co robi, wszędzie za nim chodzili, ale ten człowiek zachowywał się tak, że właściwie nie można było powiedzieć, czy jest mądry, czy niemądry, bo robił wszystko to, co robili mieszkańcy wsi, a pośród nich byli i ci bardziej, i mniej rozumni. Co jeszcze można by było zrobić? Proszę. Zadać mu zagadki. Ale pomyśleli sobie, zanim zadamy mu jakiekolwiek zagadki, to posłuchamy, co ma nam do powiedzenia. I zaprosili go w dzień święty do meczetu, żeby stanął na mównicy i do nich przemówił. W meczecie, tak jak wy tutaj teraz, wszyscy się rozsiedli, stanęli i patrzyli na niego. Wpatrzeni byli w niego jak w święty obraz. On stanął na mównicy i powiedział: czy wiecie, co chciałbym wam powiedzieć? A oni jednym głosem, nie umawiali się, ale jednym głosem krzyknęli: nie, nie wiemy. On wtedy zmarszczył brwi i powiedział: jeżeli nie wiecie, a przyszliście tutaj na rozmowę ze mną, to szkoda mojego i waszego czasu. W ogóle nie jesteście przygotowani. I zszedł z mównicy. Trójkę dwóch! Thank you.
возьми меня с собой. Там в краю дорога, буду тебе женой. Я могу приложить пасы. Kaszelek i to na moją stronę, tak? Kaszelek! 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 Ka